obchody święta strażaków w gminie Kościelec mają zwyczajowo podniosły charakter. W tym roku świętowano w Turach. Okazją do tego było 75-lecie funkcjonowania jednostki OSP w tej miejscowości. Świętowanie strażacy rozpoczęli od udziału w koncelebrowanej mszy świętej odprawionej w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krzymowie. Podczas homilii, którą wygłosił powiatowy kapelan strażaków, ksiądz Radosław Kobiela, mówił między innymi, czym jest etos strażaka. Kto to jest strażak? Albo właściwie kim jest strażak? Pytanie o etos bycia strażakiem. I z pomocą przychodzi nam hymn strażaka. Gdy trzeba, czuwamy po nocy, czy luna na niebie nie wschodzi, w ulewach wilgących potokach walczymy żywioła pogodzie. Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka gotowy potargać na strzępy rozły, śpieszymy z pomocą, bo nie ma co zlepać. Rycerze Floriana to my. Rycerze Floriana. Po zakończeniu nabożeństwa poczty sztandarowe i delegacje ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy w asyście orkiestry gminnej przymaszerowały na plac przy świetlicy wiejskiej w Turach, gdzie komendant gminny, druh Marek Straszewski, złożył raport członkowi zarządu wojewódzkiego OSP w Poznaniu, druhowi Ryszardowi Kasiorkowi. Tury i obchodu Gminnego Dnia Strażaka. Po oficjalnym powitaniu gości przystąpiono do ceremonii nadania złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa dla jednostki OSP w Turach. Ochotnicza Straż Tury, powiat Kolski, województwo wielkopolskie, została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa za wieloletnią ofiarność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polski, podpisał prezes zarządu Waldemar Pawlak. Po udekorowaniu sztandaru nastąpiła jego prezentacja. Ze względu na niesprzyjającą aurę, dalszą część uroczystości przeniesiono do remizy, gdzie druh Włodzimierz Krzyżostaniak odczytał kronikę 75-letniej jednostki OSP Tury. Ówczesnego sołtysa, Kazimierza Zawieruszyńskiego oraz Józefa Kmia. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 1948 roku, a odzew mieszkańców był pozytywny. W tym roku druh Marek Straszewski obchodzi 40. rocznicę pełnienia nieprzerwanie funkcji komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Kościelcu i z tej okazji wręczono mu statuetkę świętego Floriana z pamiątkowym grawertonem. Duchowie, Szanowni Państwo, ja tylko pragnę Państwa poinformować, że druh Marek Straszewski na ostatniej sesji Rady Gminy został
wyróżniony naszym opodziękowaniem z rąk moich, czyli wójta gminy Kościelec, z rąk pani przewodniczącej w imieniu Rady Gminy za tą 40-letnią działalność. I życzymy mu wszyscy wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, oby tak dalej kontynuował tą swoją działalność tutaj w naszej gminie. Stałym punktem obchodów Święta Strażaków jest wręczenie medali i odznaczeń. Medal honorowy imieniem Bolesława Chomicza wręczono druhowi Ryszardowi Zawieruszyńskiemu. Następnie odznaczano druhów medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz medalami za wysługę lat. Po ceremonii odznaczeń głos zabierali zaproszeni goście. Dzisiejsze święto Dnia Strażaka połączone z 75-leciem jednostki OSP w Turach jest symbolem poparcia i szacunku dla wszystkich pokoleń strażaków. Pragniemy im dzisiaj podziękować za poświęcenie, za ich dotychczasową działalność, a w szczególności podziękować druhom z tej jednostki. Na samym początku historii wspomniano, że OSP w Turach strażnica została wyremontowana. Oczywiście przy zaangażowaniu olbrzymim druhów z tej jednostki, ale również pań z koła gospody, które tutaj nam naprawdę bardzo, bardzo dużo pomogły. My mężczyźni nie dalibyśmy rady w pewnych sprawach. Także jest tutaj na tym terenie takie uzupełnienie między OSP a kołem gospodyń. Fajnie, że panie tutaj się angażują i są. Ale olbrzymie podziękowanie też dla pani sołtys, dla pana radnego, którzy też czuwali, aby to wszystko jak najlepiej było, wyglądało. Ta świetlica, no, my tutaj wiemy doskonale, bo co roku spotykamy się na święcie 11 listopada, święcie odzyskania niepodległości, ale wielu z druhów tutaj nie było, nieraz dopytywali się, jak tam w tych turach, jak to wszystko wygląda. A więc, szanowni państwo, od samych podstaw ta remiza była wykonana. Począwszy od podłogi, po ściany, sufit, dach i elewację zewnętrzną. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i poprosimy teraz jeszcze, bo nie wiem, czy pan prezes jest tutaj z nami. Jest. Panie prezesie, zapraszamy. Zapraszamy, ale jeszcze chwilkę, za chwilę pani przewodnicząca odczyta list gratulacyjny w swoim imieniu, w moim, w imieniu wszystkich radnych i pracowników Urzędu Gminy. Proszę mi udzielić druga Świderskiego. Lubianku. Opatnica Wyspę Pożarna w Turach, drodzy pracownicy Służby Pożarnej Grupy na Świderskiej. List gratulacyjny. Z okazji jubileuszu 75-lecia powstanie OSP w Turach przyjmijcie serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za lata bezinteresownej, ofiarnej i szlachetnej służby. Życzymy, aby dzisiejszy jubileusz był dla was powodem do dumy i satysfakcji, gdyż być strażakiem to wielkie wezwanie, obowiązek i zaszczyt. Druhy i druhowie, w dniu waszego święta życzymy całej strażackiej rodzinie spełnienia najśmielszych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Niech służba pożarnicza i działalność społeczna przyniosą wam wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w myśl strażackiej dewizy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech święty Florian czuwa nad wami i waszymi rodzinami. Każdego dnia obdarzając was zdrowiem i szczęśliwym życiem. Podpisał wójt gminy Zabóż Ostrowski, przewodniczący Rady Gminy. Proszę bardzo. Na rynku.
ręce prezesa jednostki OSP Tury, Jana Świderskiego, składano życzenia i gratulacje z okazji obchodzonej rocznicy. 75 lat, a ciągle młodzi. Bardzo pięknie. Ale co za radość dzisiejszego dnia jest najważniejsza. Warto być strażakiem. Warto służyć drugiemu człowiekowi. Warto służyć ojczyźnie. I te odznaczenia to powód do dumy, do satysfakcji, że ją pełnicie, że chce wam się. Ja tylko powiem jedno słowo dziękuję, bo też to rozumiem. I w Sejmie Rzeczpospolitej zasiadam w parlamentarnym zespole do spraw strażaków i tak jak widzimy, młodzieżowa drużyna pożarnicza, to wszystko ma sens. Koło gospodyń wiejskich. To często tak mówimy dwa płuca, prawe, lewe, uzupełniamy się. Mamy tą społeczność, to dobro, którym się możemy cieszyć. I życzę tej zgody i budowy 100 lat odśpiewane do 100 lat, abyśmy się spotkali tu jeszcze za te 25 lat. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich druhów, druhny, wasze rodziny. Jeszcze raz niech święty Florian wam błogosławi. Wszystkiego dobrego. Cała uroczystość Święta Strażaków odbyła się zgodnie z ceremoniałem mundurowym i nawet kapryśna pogoda nie umniejszyła druhom podniosłości ich święta. Dziękuję bardzo Państwu.